Lekcja pod tytułem Szacowanie wyników działań. Na poprzedniej lekcji uczyliśmy się rachować w pamięci. Nadawać, mnożyć, dzielić, odejmować. Natomiast czasami nie ma czasu nawet na takie dokładne rachunki w pamięci. Chcemy tylko tak w przybliżeniu znać wynik. Kiedy? Na przykład idziemy do sklepu, mamy, powiedzmy, idziemy z mamą, ona mówi, mam 300 zł w portfelu albo w portmonetce. I widzimy jakieś dwie rzeczy. Jedna kosztuje 157 zł, druga 63 zł. No i czy wystarczy te 300 zł? Jedni ludzie wyciągają kalkulator, na przykład w telefonie komórkową, i liczą, czy im wystarczy. Inni liczą w pamięci. Tego się uczyliśmy na poprzedniej lekcji. A jeszcze inni, żeby było szybko, szacują w przybliżeniu. Co to znaczy? To znaczy, że odpowiadają sobie, czy tych pieniędzy to starczy mi tak mniej więcej. Czyli pojęcie mniej więcej. Albo czy starczy mi ich tak około na tą cenę. Około. Albo w przybliżeniu. Jak to robią? Patrzą na te ceny i nie patrzą na nie jako na ceny dokładne, tylko tak mówią, ile to mniej więcej będzie 157, albo ile to około będzie, albo w przybliżeniu. No ile to będzie mniej więcej? Co możemy powiedzieć? No mniej więcej 150. A 63 to jest mniej więcej 60. Zauważ, uprościli sobie te liczby i teraz jak je dodadzą w pamięci, to już jest szybkie dodawanie, wychodzi 210 i mówi tak, mniej więcej te dwie rzeczy będą kosztowały 210 zł. Ja mam w portfelu 300, a to na pewno mi wystarczy. I idą do kasy. Tam w kasie już policzą dokładnie, ale takie szacowanie, czyli policzenie sobie, ile to jest mniej więcej, czy około, pozwala odpowiedzieć na szybko na pytanie, starczy mi tych pieniędzy, czy nie. Po to jest to szacowanie. Najczęściej ludzie do tego używają właśnie szacowania. No to poćwiczmy sobie takie szacowanie. Zresztą już pierwsze poćwiczyliśmy. Na przykład takie dwie liczby mamy. 63 plus 28. Takie coś musimy wykonać. Oczywiście sądzę, że to umiesz wykonać w pamięci, no ale obawmy się w szacowanie. Jaka jest liczba mniej więcej podobna do 63? 60. A mniej więcej do 28? I tu uwaga, jedni powiedzą 20, a inni 30. Która jest bliższa 28? 30. To najbliższą wybieramy. Czyli można powiedzieć, że mniej więcej, taką falką to sobie oznaczmy, 63 to jest mniej więcej 60, a 28 to jest mniej więcej 30. No i teraz już jest prosto, czy to dodać, czy to odjąć od siebie te liczby. Już mamy to prostsze niż tutaj takie działanie, to jest znacznie prostsze. Inny przykład. Dajmy na to 368 i 214. No jaka liczba jest w przybliżeniu do tego równa? No, 360, ale równie dobrze możemy powiedzieć 400. A do tego 210 albo 200. To jest pierwszy wariant, a to jest drugi wariant. Pierwszy pomysł, a to jest drugi pomysł. Zobacz, ten jest dokładniejszy, bo przybliżyłem do dziesiątek. A ten jest mniej dokładny, bo przybliżyłem do setek. Który wybieram? A to zależy, co mi jest potrzebne. Jak mam na przykład, dajmy na to w portfelu, 350 zł i z dokładnością do dziesiątek muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, wybiorę pierwszy wariant, choć będzie trudniejszy, bo później muszę, zauważ, takie dwie liczby na przykład dodać do siebie. Ale jeżeli mam w portfelu, powiedzmy, 500 zł, czyli okrągłe setki, to wybiorę ten drugi wariant. Zaokrągle przybliżę do okrągłych setek, bo to mi jest potrzebne. Przybliżamy, czyli bierzemy liczby mniej więcej z taką dokładnością, jakie mamy potrzeby. To jest zależnie od potrzeb. No, prawdę powiedziawszy, w Twoim wypadku to zależnie od tego, co zadanie każe, prawda? Pamiętaj, dobrze się trzeba wczytać w treść zadania, czego oni tak naprawdę chcą. Czy będziemy musieli przybliżać na poziom dziesiątek, czy na poziom setek.
To już zależy od treści zadania. No i znowu, takie działanie, czy to będzie plus czy minus, jest łatwiejsze do wykonania niż dodanie tych dwóch liczb lub odjęcie tych dwóch liczb w pamięci. Prawda, że prostsze? Popatrzmy sobie na kolejny przykład. Na przykład mamy takie dwie gigantyczne liczby. 15348. O rany. I druga 3748. Na przykład to są dwie ceny czegoś tam. Znowu. I na przykład musimy to dodać, albo może odjąć jedno od drugiego. No to co, będziemy przybliżali. Do czego przybliżymy? Najwygodniej tutaj do tysięcy pełnych. 15 tysięcy, a tutaj, uwaga, dwie propozycje. 3 tysiące, druga 4 tysiące. Która jest lepsza? Przyjrzyj się tej liczbie. Której z tych dwóch ta liczba jest bliżej? Tej, prawda? Ona jest bliżej 4000 niż 3, więc tutaj przybliżeniem będzie 4000. Choć niektórzy uczniowie mają odruch taki. A, 3, no to ciach, wywalam te wszystkie cyferki poza 3, dopisuję 0 i biorę to przybliżenie. Trzeba się dobrze zastanowić, gdzie jestem bliżej, czy tej liczby, czy tej. No i jak już sobie biorę takie przybliżenia, czyli takie mniej więcej, to teraz mi to łatwo zarówno dodać, jak i odjąć. Prawda? Nie ma z tym problemu. To przybliżanie, czyli branie liczb mniej więcej, przydaje się i w mnożeniu, i w dzieleniu. No bo popatrz, na przykład musimy wymnożyć takie dwie liczby. 358 razy 37. Tylko nikt od nas nie chce dokładnego wyniku, tylko w przybliżeniu. No to co zrobię? Przybliżę sobie to do pełnych setek, a to do pełnych dziesiątek. I już jest super. 4 razy 4, 16. I jeszcze te 3 zera. I mówię, w przybliżeniu wynik tego mnożenia to jest 16 tysięcy. Przydaje się i w mnożeniu. A w dzieleniu też się przyda. Popatrz, na przykład trzeba zrobić takie dzielenie. 632 podzielić na 23. Straszne. Nawet jeszcze takich dzieleń chyba żeśmy się nie uczyli. Ale jak zaczniemy przybliżać, to się okaże, że nie jest takie straszne, bo tą liczbę sobie przybliżam jako do pełnych setek, czyli 600, a tą do pełnych dziesiątek. I mam takie dzielenie. Przypominamy sobie, że można po zerze usunąć i mam tak naprawdę 60 podzielić na 2, 30. I mówię, że wynik tego dzielenia straszliwego w przybliżeniu jest równy 30. Jak widzisz, przybliżenia się mogą przydać przy każdym typie działania, czy to dodawanie, odejmowanie, mnożenie, czy dzielenie. A jak mocno przybliżamy, czy do setek, czy do dziesiątek, czy może do tysięcy, to już zależy od sytuacji i od naszych potrzeb, albo od treści zadania, niestety. I koniec tej lekcji.